Chcę powiedzieć, że podpisywałem wiele kontraktów na roboty i były takie, które były większe. Mówię o wartości. Myślę tu o czyszczalni ścieków, o kanalizacji, gdzie podpisywaliśmy kontrakt wartości 100 milionów złotych. Ale ten kontrakt sprawia mi największą radość. Absolutnie. Bo myślę, że otwieramy zupełnie nowe możliwości przed miastem. Ta wymarzona fontanna, wymarzony plac zabaw, no i park, który mam nadzieję, że stanie się takim miejscem absolutnie spotkań mieszkańców i takim miejscem, które będzie bardzo integrowało. Jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć, tylko tak. Po pierwsze, wielkie słowa podziękowania dla Mariusza i jego zespołu za przygotowanie tego projektu i pozyskanie środków unijnych. Bardzo Ci za to dziękuję i wszystkim z zespołu, proszę Panią, do Pani też mówię, także bardzo, bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, to absolutnie kapitalna sprawa. Dziękuję za pracę już nad tym projektem panu Stanisławowi Jurkowskiemu i Wydziałowi Inwestycji. I oczywiście pan Stanisław będzie tu odgrywał w tym procesie bardzo ważną rolę. Także tyle jeszcze z mojej strony. Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć? Ale chyba nie. Panie Prezesie. Dzięki serdecznie. I proszę pana. I chciałbym, żebyśmy spotkali się na zakończeniu, na ładnej uroczystości, bo zrobiła ładną uroczystość. Bardzo mi miło. Jeżeli można, panie burmistrzu, panie skarbniku, dwa słowa. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za wiele ciepłych słów, które usłyszałem przed chwilą z pana burmistrza. Jeżeli można, dwa słowa o naszej firmie. Nasza firma jest firmą, która w Polsce działa już bardzo długo, ponad 40 lat. Natomiast jednym z naszych głównych celów to jest realizacja dobrych projektów. Dobry projekt w naszej filozofii to taki, który jest przede wszystkim bezpieczny. Życie i zdrowie ludzi jest dla nas najcenniejszą wartością. Oczywiście jesteśmy spółką kapitałową, dla której wymiernym efektem działania jest wynik, ale to nie jest najważniejsze. Ponadto satysfakcja ludzi realizujących projekt we współpracy z państwem i satysfakcja na koniec zamawiającego, który mam nadzieję na tej sali za rok, ewentualnie na terenie naszej wspólnej inwestycji, będziemy sobie podawać ręce i gratulować naszego wspólnego sukcesu. Tego i sobie, i Państwu życzę. Dziękuję.